Cześć, jestem Radek i na nas pierwszym odcinku na moim kanale z Call to Arms, Gates of Hell, Ostfront. Tak jak mówiłem, kupię sobie tę grę, no i kupiłem. I w sumie pierwszy raz będę grał w Call to Arms, a tym bardziej w Gates of Hell, więc zobaczymy. Dopiero co odpaliłem tę grę, tylko pomajstrowałem trochę tutaj, prawda, przy dźwięku i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie odpalałem jeszcze żadnego singla tutaj, prawda, nie mam nic, w ogóle na nic nie mam ustawione, dopiero co odpnię tę grę. Dlatego wchodzimy sobie w kampanię i select campaign. I co my tu mamy? Aha, dobra, jakiś trening, to ja zrobię, prawda, sobie tutaj, prawda, trening i widzimy się chyba później, prawda. No dobra, więc skończyłem samouczek i teraz jest tutaj jakby druga część samouczka, ale wydaje mi się, że jest normalna. Jesteśmy w Grodnie, czyli w stanie Polsce. To jest jakby tak samo tutaj, prawda. Ja skończyłem samouczek, tam dosłownie nic się nie działo, dosyć długo mi zajął, ale nie było dla mnie niczym innym. Run! Maj! Get out! I tutaj jeżeli to nie będzie jakaś ciekawa misja, to po prostu mi to mina, ale... The truck is done! We will continue on foot and start by demining this road. Jeżeli coś nie rozumiem, to gościu powiedział, że padło samochodzik i trzeba dokończyć drogę na piechotę i zająć wszystkie miny na drodze. No. Okej, jak widzicie, nic się tutaj nie dzieje, po prostu to jest samouczek po prostu w polu, więc ja już nie będę wam więcej z tej misji pokazywał, bo tu mam jakieś obiektywy, że muszę się bronić przed Sowietami i jeszcze mi nic wartego uwagi. Dobra, po długim czasie udało mi się wreszcie przejść obie tutaj te misje. Ta druga była też dosyć długa, ale... Ale się już udało i teraz będziemy robić misję ZSRR Zarodinu. Czy tak, Zarodinu? Misja absolutna zero. Lecimy. November 1941. German forces launch an attack on Volokolamsk during Operation Typhoon in order to circumvent the northern part of the defenses around Moscow. Volokolamsk is being defended by the Soviet 316th Rifle Division. The town is lost to the Germans on October 27th, and the defenders are forced to fall back to the east of Volokolamsk. The division's 1075th Rifle Regiment then sets up defenses at Dubosekovo Railroad Station. They will deliver a heroic fight. According to official records, the few men repel attack after attack until the Germans have no tanks left to attack. The official story, as published in 1941, mentions just 28 men defending their position to the last man, and claiming 18 German tanks destroyed and many German soldiers killed. They were collectively declared heroes of the Soviet Union. After the war, a number of monuments were built in honor of the 28, who became known as Panfilov's men. They still feature in the municipal anthem of the city of Moscow. In this mission, you will be put in their shoes to defend Dubosekovo Station against the advancing Germans and hold the line for the motherland. Znaczy, jeżeli ktoś nie zrozumie, to będziemy 28 gostkami, którzy będą po prostu musieli obronić stację przed niemieckimi czołgami. I ogólnie od razu mówię, że ja jeszcze nie ustawiam sobie tutaj dźwięku, więc nie wiem, czy to będzie za głośno, czy za cicho. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze, że mnie będzie w miarę słychać przy tych strzałach wszystkich, w miarę jakby to mogę ściszyć trochę. Piszcie w komentarzach, jeżeli coś wam nie pasuje, powinienem ściszyć czy podgłosić trochę muzykę. A my już zaraz zaczynamy misję. Pozwól wrogowi zdobyć Dubosekovo. No także to była taka scena otwierająca. No i zaczynamy zabawę. Ale muzyczka aż w tle leci fajna. No dawaj, okej. Okay. Ja już tego pokażę wam, jak tutaj na początku wygląda. No i jesteśmy już. Jest maka kumrac. Welcome, correct timing. Dlaczego nie słyszę? Nie słyszę chłopa w ogóle.
Nieważne. Nie wiem, czemu to w ogóle nie słychać tych, ich przemów, jak ci ludzie gadają. Coś ciekawe. No dobra, przez 20 minut będę mógł przygotować pozycję i będziemy musieli się bronić. Dobra, a więc już tutaj minęło większość czasu. Ja się tutaj ustawiałem w okopach, tutaj prawda, przy lasku. I ogólnie jest coś takiego, że można sobie zbierać drewno z tam takiego punktu i wtedy jak zbiorę jakby dwie takie jakby... No, moje dwie jednostki przyniosą każde po drewnie. Wtedy się buduje tutaj takie działo, pokażę wam. Drewniane takie, które ma zmienić w artylerię. Jak chłop tutaj podejdzie, to się zrobi, zbuduje wtedy się drugie takie jakby... Nie, przepraszam, czwarte takie działo. O, proszę bardzo. I to działo będzie odwracać uwagę wrogich samolotów, wrogiej artylerii i tak dalej. Także już was tutaj wycofam. Zapiszę sobie, prawda, zapiszę sobie grę. I lecimy. Skipuję. Zobaczymy. Oby było dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Jest samolot. Aha, tam. Skautujący, czyli... samolot szpiegujący. Jest strzelak do naszych dział. Powiesz. Enemy artillery is about to fire on the crosshair location. I teraz mają zamiar uderzyć w to miejsce, gdzie zapewne ziemi. I tak jak mówię, nie wiem jak to będzie wyglądać, bo jeszcze takich większych starć w tej grze nie miałem. I nie wiem, czy nie będzie za głośno tutaj muzyka chociażby. Zobaczymy, bo ja mam na przykład wrażenie, że mi teraz muzyka jakby przekrzykuje, że muszę mówić. A no i zapomniałem wspomnieć, że tutaj zaminowałem troszeczkę tej drogę. Miałem nadzieję, że się utrzymamy, bo... O kurde, ja nie wiedziałem, że tutaj można jeszcze artylery zbudować. Szkoda, kurczę. O, tutaj właśnie się z tym drewnem zbierało. Gdybym wiedział, że tutaj można jeszcze artylerię z lewej strony zbudować, no ale i tak prawie wszystkie zbudowałem. Okej, właśnie goście powiedzieli, że będą teraz atakować nas Niemcy. Artillery ready! Awaiting coordinates! Artyleria już jest gotowa, zobaczymy. O, mają wsparcie artylerii, fajnie, to się przyda. Select the artillery barrage and click on the designated firing area. Obtain points by kills. No i właśnie tutaj są punkty, za punkt możemy sobie kupować wsparcie. Jeżeli mnie nie atakują, więc sobie nie atakują. O, słyszę już coś. Ktoś tutaj jedzie zdecydowanie. Okej, jest jednego piechota. Zaczynamy już pierwsze strzały, które były. Jest drugi czołg, też musimy wsparcie artyleryjskie na te koordynaty. Jeszcze ten dźwięk. Pyk, ale ładnie został. Będziemy musieli tutaj zbierać. A nie, co się stało? Czemu są? Enemy artillery is about to fire on the crosshair location. Jednego śmiałka poprosimy, niech chodzi działa. Super. Dobrze, zauważyłem, że to działa, bo nie będę miał jak na bo na chwilę już się zbliżam, więc trzeba uważać teraz. Dobra, wezmiemy sobie tutaj wsparcie artyleryjskie. Zobaczymy, czy uda trafić do tego czołgu OZO. Zniszczyliśmy sobie ciało, ale nie let's go! Nie udało się. Ale w ogóle patrzcie na to, można tutaj celować z trzeciej osoby, na przykład z takiego działa. Ja tutaj niestety niewiele widzę, ale jest to ciekawe. Chwila. Albo się bardzo wychodzę, teraz klikam E, znaczy E i teraz T. Nie wiem, bo tutaj sobie mogę celować do wroga. O kurde, nie wiem, czołg już, co jest? Ktoś go ktoś... O Jezu, ale przypał, o Jezu, ale to nie przypał. Że tak powiem, delikatnie. No nie! Zniszczyli mi działo, nie wierzę. Oj, nie przypał. Dobra, dawaj, myślę jak w Man of Warze. Lecisz, zniszczysz ten czołg, dawaj, ale biegniesz ładnie. Dawaj, ale nie musisz aż tak blisko podchodzić. Opie! To nie było zbyt mądre, ale... Czołg nieszkodliwiony i to najważniejsze. Nie wiem czemu, ale tutaj nie ten...
nie mówią większej postaci, mówię tylko ten taki hobby, który się mówi na ubraniu. A reszta postaci w ogóle nic nie mówi, nie wiem, czy to tak ma być. Czy taki... Enemy artillery is about to fire on a crosshair location. Combat advisor, czyli bitewny doradca. Także no nie wiem, o co tu chodzi. Ja tutaj sobie nabrałem artylerię, jakoś się trzymamy, ale niszczą mi jedną z ostatnich tych sztucznych artylerii i to trochę problem jest, bo później zaczną niszczyć mi tą prawdziwą, która jest o tutaj i wtedy będę, że tak powiem, będę tracił, że tak powiem, siłę ognia, którą mogę sobie wezwać, to, to jest tak przed tym sytuacją. Okej, druga fala i teraz pyk, strzał, on już całe działo aż muszę tam radę pokazać. Całe działo jak się strzela, to ono się cały rusza i to jest piękne, to bardzo, to jest wyraźnie, to jest coraz bardziej realistyczne, dobra, spróbuj załadować i strzela, a nie rusza. Ale patrzcie na to, jak ono jak on się całe chwilę jeszcze raz strzela, no dobra. No proszę bardzo, działy tej mufa jak jeszcze jest tego sobie, to cały się tak podskakuje, no to jest bardzo wyglądający detal. Także no szanuję, szanuję za to. Ogólnie ta gra jest bardzo ładna, mam niby ją na tam wysokich grafikach, ale no mimo wszystko gratulacje dla twórców gry za taką ładną grafikę w porównaniu do Man of War'a. Bo to oczywiście taki spadkobierca Man of War'a trochę, ten Gates of Hell. A my tutaj sobie czekamy, bo oni teraz sporo się podchodzą do mnie piechotą, bo jak powiem tutaj oni jest na jakiś czas jednym czy dwoma czołgami podchodzą i ale bardzo łatwo mi jest ich pokonać, to trochę wydłuża czas gry i no to jest, trochę sobie jeszcze tutaj dłużej posiedzę. Ale czas na kolejne uderzenie artylerii, zobaczymy, może teraz się uda. No, strzelajcie. Oj, to już teraz nie wejdzie. No zobaczcie, może już coś. Joj, tu mam na to. Na co poradzisz? Ten czołg kolejny tu jedzie. Bo ja mogę zdjąć, bo to jest niepokojące, że tutaj nie wiem. Ja ci to patrzę. Ajajaj, miałem go odciągnąć teraz. Ten... Ale sporo wiem, że może coś się... Dobra, teraz się uda. Strzelamy. I to się cały rusza, ale zobaczymy, może się uda. Jeszcze raz, bo wiesz, okej, dwie wieżeczka. Chyba już dostał. Światła się wciąż palą, ale dostał mocno. Ej, kurde. Żeby właśnie tutaj nie zaczerpić u siebie. Ale chyba się udało, bo się zaczernił ekran. Chyba się udało? Dobra, nie wiesz, że to misja też nie jest. Chyba na to wygląda. No dobra, artylery. Ale tu jeszcze jest o nie, oni zniszczą ten! O nie, zniszczy mi działa. O nie, jest down! We'll have to do without the big guns! Ale się dzień już przynajmniej zrobił. Będę bardziej lepszy. Weźmy się. Towarzysze, bronimy się! Do ostatniego! Za nami Moskwa! Musimy się bronić, towarzysze! Ale przynajmniej są dobre strony tego, że zniszczyli nam działa, bo dostaliśmy dodatkową piechotę, która na pewno wzmocni naszą lewą flankę, na której w ogóle nie trafiłem piechoty. Znaczy to bardzo dobrze dla nas. Już tam lecą ziomeczki. Może tam będzie też jakieś działo, to też się oczywiście zresztą przesadzimy. O, oczy jakieś koeficjenty. Ale ja bym jest OSS, żeby nie wypadkowy. Tak, dostaliśmy czołg nowy, super. Zobaczmy sobie, co to jest za czołg. Sus, to o kurde, dobra, no to jest naprawdę potężna bestia, także. No, powinniśmy sobie teraz poradzić z tą misją. Dobra, sprawdźmy, jak to działo działa. Mogę strzelić jeszcze, dobra. Tu się tam długo przyładowuje, ale zaraz strzelimy. Nie tam artylery na tym. Ale czołg jest groźniejszy. Uwaga, strzelamy. O kurde, co jest grane? To normalnie zniknęło z powierzchni ziemi. Dobra, tym czołg jest potężny. Czemu to słowo, ale wiadomo, ale muszę go wykonać teraz dla bezpieczeństwa. No muszę przyznać, przegrywamy tę bitwę teraz. Tracę bardzo wielu ludzi na jej miejscu, zniszczyli całego czołgu i...
Ja nie wygląda to dobrze. Jest po prostu więcej. Dziwo, bo jestem po prostu nominem, ale nas mniej. I on jest wygląda na to, że to przegramy, bo on ma jeszcze czołgi. Pełny piechoty i czołgi. Moje dzieło przeciwpancerne zostało rozwalone. Muszę tutaj posługiwać się grampem przeciwpancernym, jakich też nie ma dużo. Ja jeszcze nie mam czołgi zbyt dużej do podwyczenia, bo się muszę go naprawić, więc no, bardzo źle to wygląda dla mnie ta sytuacja, bo to na to, że właśnie więcej wygrają. Muszę zobaczyć to polecam, nie wiem, czy to jest tutaj pełne. Okej, wciąż się jakimś tutaj bronię. Udało mi się wsiąść do tego czołgu rozwalić wrogie czołgi. Ale po prostu kończą mi się ludzie, oni tutaj idą tak masownymi po prostu grupami, że ja już muszę wycofać ten czołg, nie? Nie mogę dać kopnie go przejąć, więc muszę się naprawić, ale no, jak widać mamy tu ogromny problem. Po prostu, bo tam to jest morka w chłopie, to jest ten moździerz. Z moździerzem muszę potem się rozwalić w chłopie, bo moździerzem to jest szansa. Dawaj. Rozwali. Dawaj. To jest nasza szansa. Pozwolę wszystkim dać głód. Dobrze, super. Rozwal głupów moździerza. O Jezu, tu mam jakieś posiłki jeszcze, dobra. Może jeszcze ostatecznie nie przegraliśmy. Jest wciąż dla nas szansa. Wsparcie tutaj przyszło, piechoty jakieś do nas i możemy wciąż to wygrać jeszcze. Bo no, z tym wsparciem powinniśmy sobie poradzić i wciąż i to będzie jako załoga tego czołgu, także jest dobrze. Dobra, wydaje mi się, że to już jest powoli koniec, bo już udało nam się tutaj zniszczyć wszystkie praktycznie czołgi. Został tylko gdzieś tutaj jeden, to ten nawet. No ale poszło mi oddziały bardzo dobrze. Gdybym nie zauważył, że tam jest w ogóle moździerz tutaj z lewej strony, to ja bym stracił całą lewą flankę, bo mi się zawaliło linia frontu, musiał się wycofać do tego miasta. Ale całe szczęście nie muszę i udało mi się po prostu przetrwać. I to mnie cieszy, bo gdyby nie ten możliwość, to ta masa, po prostu masa żołnierzy niemieckich by się przedostała po prostu tutaj na moją, do tych okopów i by mnie po prostu to wybijało, a tak to przynajmniej mi się udało tutaj naprawić to wszystko. A jeszcze wejdź sobie chłopie do czołgu. Będziemy mieć trzech czołgistów i powinniśmy teraz coś mu dzięki temu zdziałać. Także super. Udało się. Objective completed. Już myślałem, że przegram to, ale ten moździerz mnie uratował i udało mi się to zrobić. Victory! I nie będę tego czytał, możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Moje straty są stosunkowo małe, jak patrząc na wroga. No 6 pojazdów to jest tak naprawdę. To jest artyleria, którą straciliśmy chyba, więc naprawdę dobrze mi poszło. I brawo ja. No, także dzisiaj udało nam się ukończyć pierwszą misję. W sumie mi się udało ukończyć pierwszą misję głównej kampanii sowieckiej. No i zrobić ten cholerny samouczek, który robiłem tak strasznie długo. I on zajął mi większość po prostu czasu poza filmem, tutaj, który widzicie teraz. Zajęło z kilka godzin po prostu zrobienie tego wszystkiego łącznie, bo to naprawdę było męczące. Tak czy inaczej, wcale nie żałuję tego czasu spędzonego tutaj, bo gra jest naprawdę fajna. Naprawdę przyjemnie mi się broniło tamtej stacji przed chwilą w tej misji. Uważam, że gra ma duży potencjał i będziemy kontynuować sobie kampanię. Najpierw kampanię będziemy robić i później może jakieś zwykłe misje, zobaczymy. Będziemy kontynuować kampanię niemiecką i sowiecką, a później jeszcze niemiecką w następnych odcinkach, także do zobaczenia wtedy. Teraz troszeczkę jeszcze prócz Man of War'a i Hoja będzie jeszcze Gates of Hell, także let's go. Miłego dzionka bądź wieczorku. Cześć!